Janek składa na pół prostokątną kartkę papieru o grubości 0,1 mm. Po pierwszym złożeniu czynność powtarza, składając kartkę w ten sam sposób i otrzymuje coraz mniejsze, a zarazem coraz grubsze prostokąty. Po 7 złożeniach Janka grubość papieru będzie wynosiła. Czyli tak. Dobra, robimy to najpierw na piechotę. Po pierwszym złożeniu. Tak? To będę pisać tak. O, jeden to znaczy, że raz złożył. Jak raz złożył kartkę, to było co? 2 a razy 0,1 mm. Dlaczego? Weźmiemy jakąś kartkę. Czekajcie. A! Mamy karteczkę, no nie? Jak ona ma 0,1, jak złożę ją na pół, no to ona już ma 0,2 mm. No nie? Więc dlatego 2 razy tą naszą długość. To się równa 0,2 mm. Drugie złożenie. To, co tu mamy wyżej, czyli to nasze, znów złożył. Czyli już mamy 2 razy więcej niż wcześniej, tak? Czyli 2 razy więcej niż wcześniej. To się równa 2 razy 0,2 mm. Tak? Widzicie to wszystko? Czyli mamy 0,4 mm. Rozpisuję to tak celowo, żebyście mogli później zobaczyć tutaj pewną prawidłowość. Trzecie złożenie. To składamy znowu. To już mamy więcej tego, tak? Czyli mamy 2, 4, 6, 8. Będzie. Czyli będzie 2 razy 2 razy 2 razy 0,1 metra. Czyli to się równa. To, co było wcześniej, czyli 2 razy 0,4 mm, czyli 0,8. Widzicie, już mamy tyle. Czwarte złożenie. To znów będzie to, czyli 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 0,1 metra, czyli 2 razy 0,8. Czyli to już będzie 2 razy 0,8. To ma 1,6 mm. Piąty dzień. No to znów składaliśmy kartkę. Dwa razy 1,6 mm. 3,2 mm. W szóstym dniu znów złożyliśmy raz, dwa, cztery, pięć, sześć, tą naszą karteczkę. Czyli mamy dwa razy to, co było wcześniej. Czyli wtedy mamy 6,4 mm. I za siódmym razem, czyli 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razy 0,1 to się równa. 2 razy 6,4 mm, czyli to mamy 12,8 mm. Widzicie to? Więc tak, popatrzcie, tu było pierwszy dzień, jedna dwójka, drugi dzień, dwie dwójki, trzy, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. I popatrzcie, to wszystko się mnoży, no nie? Bo tu mam dwa, tu mam dwa, więc tak. Generalnie tutaj mamy ciąg geometryczny. Geometryczny. Gdzie nasze Q, czyli to, o czym się różnią wyrazy, równa się 2. Tak? I teraz tak. Aż ta. To się równa. Zero przecinek dwa, tak?
Czyli 0,1 razy 2. No i widzicie, później tutaj jest A2, to się równa 0,2, 1 razy 2 do drugiej i tak dalej. No nie, aż mamy A7, czyli 0,1 razy 2 do potęgi 7. Tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pytania jakieś? Mam nadzieję, że nie. Tutaj to pokazałam jako ciekawostkę, jakbyście mieli takie zadanie na przykład, że musicie skorzystać z ciągu geometrycznego, no to tu macie trochę to rozpisane.